Witajcie. Pierwszy dzień jesieni za nami, więc my przygotowujemy dzisiaj napar z imbiru i kurkumy oraz złote mleko. Zaczynamy! Przygotowanie naparu zaczynamy od pokrojenia imbiru na talarki. I teraz odwieczne pytanie, czy imbir trzeba obierać? Nie, nie trzeba. Wystarczy go dobrze umyć pod bieżącą wodą i ten taki jest. Imbir kroję w talarki. I teraz przykładam go do szklanki i zalewam gorącą wodą. Ciepło sprawi, że uwolnią się charakterystyczne olejki eteryczne. Będziecie je czuć w całym domu. Teraz wystarczy, że przykryję moją szklankę i odstawię na 10 minut. Po wspomnianym czasie do mojej szklanki trafiają kolejne magiczne składniki. Poczekajcie i słuchajcie uważnie, bo jest tu pewien składnik, który aktywuje działanie kurkumin. Kurkuminy to składniki zawarte w kurkumie. I teraz tak, kurkumę zetrę do mojej szklanki. Używajcie do tego rękawiczek, ponieważ kurkuma bardzo farbuje. Smak kurkumy jest lekko gorzki, ale zaraz osłodzę całość odrobiną miodu. Całą dokładną proporcję mojego naparu znajdziecie w opisie filmu. Miodu dodajcie według uznania. Mój napar jest naparem rozgrzewającym i to jest dobry moment, aby odesłać Was do przepisu na hiszpańską rozgrzewającą zupę z soczewicy. Kolejnym etapem jest dodanie do naparu soku z cytryny. I teraz kolejny magiczny składnik, o którym Wam wspominałam, to czarny pieprz. On aktywuje wspomnianą kurkuminę. Tylko takie połączenie tych wszystkich składników gwarantuje, że kurkuma odda nam wszystkie swoje moce. A wierzcie mi, jest najlepiej przebadaną rośliną na świecie. Wasze zdrowie. Coś cudownego. Teraz przyszła pora na kolejny napój, a będzie to złote mleko. Złote mleko zrobię na bazie napoju migdałowego. Możecie użyć tradycyjnego mleka lub dowolnego mleka roślinnego. Dla Was przygotowaliśmy specjalną playlistę z przepisami bez laktozy. Więc teraz ten napój przelewam do rondelka i zaraz całość będę podgrzewać wraz z innymi składnikami. A będzie to syrop klonowy, mielony imbir, możecie też zetrzeć świeży, szczypta pieprzu i kurkuma. Z kłącza kurkumy możecie wyhodować również przepiękny kwiat. Warto sięgać po tą świeżą kurkumę, chociaż z powodzeniem możecie zastąpić ją właśnie tą mieloną. Jeszcze odrobina cynamonu i w tym momencie proszę Was, abyście to wyzdradzili mi, jak radzicie sobie z jesienną aurą. Czekam na Wasze komentarze. Cały ten odcinek dedykowany jest kurkumie. Musicie wiedzieć, że wspomniane zawarte w niej kurkuminy aktywuje pieprz, zawarta w nim piperyna lub tłuszcze, na przykład tłuszcze, które są w mleku. Złote mleko przelewam przez sito, aby kawałki imbiru zostały po prostu na nim. Rano sięgam po napar z imbiru i kurkumy, a wieczorem rozpieszczam się złotym mlekiem. A którą szklankę Wy wybieracie? Napar z imbiru i kurkumy, a może złote mleko? Jeżeli chcecie jeszcze więcej jesiennych inspiracji, zasubskrybujcie nasz kanał. Gwarantuję Wam, że będziemy Was nimi rozpieszczać. Pa!